Zapraszamy na nasz kanał. Antygaming.com. Nowe spojrzenie na gry wideo. Jestem. O, okej. Nagrywamy? Tak. A, okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Strasznie długo to trwało. Tak, bo pomyliłem czołówki, wiesz? Aha, okay. Co, leciało z czołówka z czego? Z Dragon Balla? Tak, z Dragon Balla leciała czołówka. Wybuch. Pamiętasz to? Polską wersję, Andrzej? Tak. Oczywiście, że tak, Patryk S. Convert, nie? Tak, pozdrawiamy. Wybuch, co za szczęście. Wybuch, oto raj. Jeszcze było tam coś tam. Dobra i wielka... Nie, jak to było? Podejrzana, ciemna i zła energia. Pozdrawiamy kolegę. Kurczę, mam z nim zdjęcie. Pozdrawiam. Pozdrawiam kolegę, mam z nim zdjęcie. Super. Kolegę, w sensie kolegę twórcę. O, pozdrawiamy. O, tak to chciałem powiedzieć. No dobra. My kiedyś go spotkaliśmy. Na Perkonie go spotkaliśmy. Jakimś tam. Albo innym konwencie. Dobra, a tak poza tym 90. Który to? Czwarty odcinek Antygaming Podcast. Talkshow. Ja znasz tytułu pod 94 odcinkę. Myli ci się tytuł. Ja mówię tak, no talkshow tam. To źle mówisz, nazywa się talkshow. Czyli cotygodniowa dawka newsów z branży gier i polityki. Branży politycznej. No. To fajnie, Cyprian, masz... To jakie tam newsy były, to jakieś fajne? Jest pierwszy temat, o którym ja chciałem powiedzieć. Nie, spokojnie, ale co pierwszy temat? Po kolei, co tak? Dobra, okej. Okay. No. Jestem ja, Cyprian, jest tu pan Listwa i pan Andrzej z Antygaming. To jest okay. jego pełny nick, a, nie? Tak. Tak było wpisane w dowodzie. Tak. No. Chcesz powiedzieć, Andrzej, no? Andrzej chciał powiedzieć, co ostatnio grał. Okej, dobra, to najpierw powiem, w co ostatnio grałem. Nawet dosłownie w co gram w tej sekundzie, jest Minecraft. A czemu w tej sekundzie? No bo tak jak sobie gadamy, to sobie kopię tunel do przodu, nie? Super. Znudziło się kopanie tunelu w twoim bunkrze, w którym siedzisz? Dokładnie. W moim bunkrze postanowiłem jednak dodać sobie komputer, żeby jedyną rozgrywką nie było czytanie, bo parę tysięcy razy. Czytanie. W ogóle podoba mi się, że tam jest T na początku tego słowa, nie? Aha, czyli Andrzej po rozszerzaniu, po całym dniu rozszerzaniu swojego bunkra kilofem, łopatą, mówi w końcu odpocznę, włącza Minecrafta i kopię tunel. No, w każdym razie już mam dość czytania tekstów na puszkach fasoli, co robię od około 3 tygodni bez przerwy, tak więc postanowiłem zająć się czymś podobnie kreatywnym i powtarzalnym, czyli gram Minecrafta. Skład, fasola, woda i kolejna puszka. Skład, fasola, woda. Myślę, że tutaj właściciel i promotor serwera nie będzie zły, jeśli podzielę się informacją, że jest to serwer społeczności fanów kogo? Streamera Listwa. Tak, ale ten serwer jeszcze się jest w trakcie stawiania. I nie ma tam dużo osób. Nie ma, bo on jeszcze... Nie jest to nielegalne zgromadzenie. Nie poszedł jeszcze live tak do końca, bo tak. Ciągle tam testuję nowe rozwiązania na nim, ale no ja nie jestem dobry. Takie jakby ostatni serwer Minecrafta konfigurowałem w 2010 roku, więc trochę się zmieniło od tamtego czasu i trochę niektórych rzeczy nie ogarniam, ale... No, niektórzy gracze Minecrafta się dopiero urodzili w tamtym roku, nie? To prawda, tak. To tak może być. No w każdym razie zapraszam, jak sobie wejdziecie kiedyś na twitch.tv/listwa przez dwafy, to tam pod spodem jest taki obrazek i jak niego klikniecie, to będzie info o serwerze. Ja nie wiem, czy kogoś to interesuje tak właściwie. Nie, dobra. To Listwa grałeś też w Minecrafta, dobra? Tak, coś i jeszcze? Fortnite grałem jeszcze. Aha, no dobra, same takie... Ej, masz 15 lat chyba? Fajne uwaga. Są te gry. No niby tak. Ja grałem, uwaga, to jest dobre. CS-a 1.6 i nie żartuję. A po co? No z kumplami z roboty, bo wiadomo, kwarantanna, izolacja i wiecie co? Ta gra nie jest dobra, tak w dużym skrócie. To CS 1.6 jest super, tak. Tylko to nie umiesz z niego grać. No nie wiem. Albo się po prostu tak zestarzał, ale dla kontrastu... Sam się zestarzałeś, cholera. No. CS 1.6 jest taki sam jak był, to ty jesteś starszy, Cyprian. Nie wiem, nie gra mi się w to dobrze, ale dla kontrastu postanowiliśmy pograć w coś nowszego. Wszyscy zainstalowali sobie Rainbow Six Siege, kojarzycie może to. No tak. Było mam często to nawet. W top 10 grałem na Steamie. Grałem raz, ale mam.
Bardzo ten, taktyczna strzelanina i bardzo rajcująca, bo jak kogoś zabijesz, to o, to jest takie, o, jest. Fajnie. Nie, no fajnie, wiadomo. Ja polecam dla takiego biurowego grania, jest gra, co się nazywa Open Arena. To jest gra, która jest no, mocno inspirowana Quake'iem 3 Arena, tak mocno, że właściwie jest jego klonem. Tylko chyba duży plus, po pierwsze ruszy na każdym biurowym, najgorszym komputerze. Jest mega rajcująca, bo to jest jednak Quake, więc jest mega dynamiczna. Bardzo prosto ogarnąć, jak się steruje i co się robi na mapie, nie? I do tego lokalne serwery działają bardzo ładnie, w sensie stawiasz sobie lokalny serwer i grasz. Grać, no właśnie. Można grać po LAN-ie, nie trzeba mieć w ogóle dostępu do internetu i gra jest za darmo. I ma jakieś 100 MB, więc tak naprawdę spełnia wszystkie... Jeszcze raz, jak nazwa? Open Arena. Open Arena, dobra, chyba sobie sprawdzimy. Polecam. Przy okazji. Ale ten Rainbow Six, no, jest spoko. To jest jedna z niewielu gier Ubisoftu od lat, która naprawdę im wyszła, nie? Bo ona się stara tam. Tam rozgrywka raczej wygląda tak, że umierasz raz w ciągu rundy, tak, tak, nie? Raz. To jest coś jak... Najbardziej to jest podobne do SWAT 4, bo jakaś taka taktyczna strzelanina, bo ona, to jest coś no tak. Inne, co mi się wydaje. Tak, tak. Ale jest. Bardzo fajne. Masz postacie różne, coś bardziej jak MOBA nawet trochę, bo są postacie, mają umiejętności i tak dalej. Ale nie, polecam sprawdzić. Teraz jest dość tanio. Oczywiście nie masz wszystkich postaci w tej najtańszej wersji, ale i tak warto sprawdzić. Chyba z 4 duchy kosztuje. I aha, chciałem jeszcze tylko pochwalić, że jest bardzo dobrze zoptymalizowana i można też uruchomić tą grę w technologii Vulkan, jeżeli wiecie o co chodzi. To Vulkan jest, polecam, jeśli to tak. Mało gier się w tym odpala, ale jak już się odpali, to działa świetnie. Pamiętam, tak, że... mam po 100 VPS-ów mam. VPS. Tak. Dobra, ja oczywiście dokładnie wiem, co to jest za technologia no, Vulkan, ale jakbyście mogli wytłumaczyć słuchaczom. To jest tak jak DirectX, tylko że nie DirectX. Okej. Okay. Wiesz, co to jest DirectX, prawda? Tak. No, to jest ale słuchacze nie wiedzą. Taki inny, ale niektórzy tak. Taki inny DirectX, no. Okej. Okay. On taki jak w swój debiut wielki miał przy okazji Duma o 2016, który też był na Vulkanie. Tak, i dzięki też temu działa też dobrze, działał no. Świetnie. Znaczy nadal działa, bo... No. Polecam, także tylko mówię. Uruchomić. Wtedy dobrze działa. Jeszcze grałem w tak, co ja tu grałem. Resident Evil 3. Co tam kupiłem? Jest spoko giera. I poza tym ma się dwa tryby. Jest ten główny, jeszcze jest taki online jakiś. A jeszcze go nie odpalałem. I to jest straszne trochę. I takie ten, niby zombie, nie? Jakieś mutanty, ale klimat jest. Ale dwójka póki co chyba troszkę lepsza. Resident Evil 2 remake. Można tam ją dostać za 5 dych nawet chyba. Wygrałem jeszcze w Persona 5 The Royal. Nie, Battle Royale. O, no, widzę, że jesteś 13-letnią cosplayerką. Nie, ale jestem jeden z dwóch, którzy streamują to w Polsce na Twitchu. No, łącznie macie 5 widzów. No tylko. Nie no, ale spoko, jest kurde, najlepszy od RPG, nie? Na świecie. Oprócz Pokémonów, dobra, przepraszam. Nie wiem, które Pokémony najlepsze. Tak. Które? Która część była najlepsza? No druga gena, nie? Jak zawsze. No w sumie. Która? Druga. No w sumie. Jedna z lepszych. Jedna z lepszych na pewno, powiem tak. Ej, no do dzisiaj się to w to dobrze gra, pomimo że jest stary jak świat. Ma 20 lat. No niby. Ale ja tak im więcej, ja to myślę coraz tak milej wspominam X-y i Y-ki. Ja to odpalałem wtedy, jak przenosiłem poksy do tego Pokehoma. Wygląda strasznie to 3D, jak się tam chodzi pod planszy, ale walki są okej, okay, fajne, takie ten, w 2D, cel shading i tak dalej. No i mi się podobał klimat, nie, też. Klimat, znaczy online było spoko no, też. Super, dobra, gadamy działało. O grze co ma 10 lat. Może przejdźmy do czegoś nowszego, co? Andrzej, ja jeszcze grałem w Rydry 2. A, no tak. Poza Minecraftem. Nic, a Dark Souls coś tego, nic? No. Proszę? Coś Dark Souls, nie? Nie, jakiś nie. Tak... Ostatnio nie mam fazy na Dark Souls. Ach, to? Okay. Zapiszcie to w kalendarzu. No chyba nie. To przyszła epidemia, Andrzej zwariował. Ej, no. Zrobiliście komuś jakiś żart na Prima Aprilis? Albo jakiś żart was rozśmieszył? Nie specjalnie, nawet nie śledziłem za bardzo żartów branżowych. To mnie do śmiechu nie miałem czasu. Znaczy może bardziej nie miałem, nie chciało mi się. No. Te żarty nigdy nie były jakieś wybitne, nie? Wstaje rano, idzie ten, zrobić kupę i w lustrze, ha, żart, kurwa. Czemu mnie obrażasz, Cyprian? Przepraszam, dobrze, już przez najbliższe 20 minut nie będę. No, no jasne, dobra. Przejdźmy może do gadania o rzeczach ważnych. Co się działo w branży gier. Co się działo w branży gier, no i co w polityce oczywiście, no. I co się stało? No właśnie, słyszeliście o tym, co się stało.
ostatnio stało z wenezuelską marynarką wojenną. To była jakaś, to przewrócił im się kajak i nie mają statku. Prawie że. Mają jakieś statki, tylko biedackie. I musicie też pamiętać, że poza jakby kryzysem związanym z koronką, obok jakby wystąpił kryzys taniej ropy. Jakby sam oczywiście ten kryzys taniej ropy nie tłumaczyłby tego, ile teraz na stacjach benzynowych kosztuje ropa, ale że tak powiem, między innymi pomógł to. I jak zapewne wiecie, słuchając ten podcast, Wenezuela ma największe na świecie złoża ropy naftowej i jest to de facto jedyna rzecz, którą mają, która jest cokolwiek warta, jeszcze są w stanie dzięki temu jakiekolwiek dochody mieć jako państwo. No i w każdym razie teraz mają problem. No bo ropa aktualnie strasznie jest tania, więc dużo na tym nie zarobią. I uważa się, że podjęli próbę starego, dobrego piractwa. Mianowicie statek wenezuelskiej marynarki wojennej podpłynął do... właściwie nie wiem, jak to po polsku. Cruise line. Taki wielki statek, taki wycieczkowiec. Ja wiem, co to taki... były. Wycieczkowiec. Wycieczkowiec. Tak. Podpłynął ten dumny, dzielny statek do wycieczkowca i zaczęli nadawać wiadomość, że naruszają coś wody, co było nieprawdą, tak oczywistą, i że ten statek ma w eskorcie popłynąć do portu w Wenezueli. I wenezuelskiego. Uważa się, że to była próba dokonania jakiegoś piractwa. W sensie w Wenezueli chciał z jakiegoś powodu porwać ten statek. Nie zgaduję, że był wielki i bogaty, nie? Z tym, że kapitan tego wycieczkowca zignorował te polecenie i zaczął płynąć dalej. Tak więc wenezuelski statek marynarki wojennej odpalił torpedę i postanowił uderzyć w ten wycieczkowiec. Ale ciekawostka, to był wycieczkowiec przygotowany do podróży w terenach arktycznych, gdzie jest dużo lodu, więc miał strasznie twardy kadłub. I ten wenezuelski dumny statek wojenny przywalił w ten wycieczkowiec i zatonął. No nie wiesz, to jest jak spotykasz tego Voltorba albo Koffinga i robisz self-destruct w Pokémonach. To jest tak, takiego, tak. Sytuacja miała miejsce 30 marca, aczkolwiek przez parę dni była dość ostro zatajana, tak przynajmniej przez wszystkich, nie? Bo to jest taka patowa sytuacja. Nie, to było na terenach wód międzynarodowych, więc teoretycznie, wiesz, znaczy, nikt nie chce na to odpowiadać, nie? Bo nikomu teraz... To po skąd, komu ty, na to skąd ty to wiesz, Andrzej, takie tajemne informacje? No nie, sporczana pewnie. No nie, powiedziałem, że przez parę dni były ukrywane, już nie jest, tak? Ale wiadomość o tym wyszła dopiero 3, nie? A to było 30 marca. Stare, jakby nie? To opublikowali 1 kwietnia, to wszyscy by myśleli, że to żart. No, ja też na początku myślałem, że to żart. Spóźniony tylko. No, ładnie. W każdym razie Wenezuela się popisała, nie? To bardzo o grach, dobra. A co, nie był fajny news? Podobał ci się? Super news był, no ale... Dobrze. Podcast o Wenezueli, nie? O, widzę... Projekt największą Przejdźmy... spółką na giełdę. Właśnie, z Wenezueli do giełdy. To jest super interesujące. Ten dzień przejdzie do historii. Firma odpowiedzialna za grę o Wiedźminie została największą spółką na warszawskim parkiecie, a oczywiście chodzi o CD Projekt. W czwartek po południu CD Projekt był wyceniany na 27,24 miliardy dolarów, podczas gdy druga największa spółka PKO 27,08 miliarda. No faktycznie. I tyle. To jest cały na trzecim miejscu z PZU, a później pierwsza piątkę zamyka Orlen i PGNiG. Ej, to może powinni ten płyn dezynfekujący do Wiedźmina dokładać zamiast w Orlenie, żeby można było kupić. No właśnie, jakoś tak nie miałem nic, nie jesteś zaskoczony tym, że firma, która produkuje głupie gry dla dzieci, jest większa niż nasz największy bank i ubezpieczyciel polski. Nie, no bo podczas epidemii jakby właśnie te firmy, które prowadzą, które napisali wirtualny biznes, na giełdzie jest największa. Te firmy zyskują. To znaczy, że też jest mnóstwo ludzi. To nie znaczy, że ta firma jest największa, to znaczy, że tej firmie zaufało najwięcej ludzi, którzy mają dużo pieniędzy. Dosłownie to no znaczy. Dobra, ale twój take jest prawdziwy, ale nie jest, wiesz, śmieszny. To nie jest śmieszny, no bo...
Bo to twój take to jest śmieszne dla ludzi, co nie wiesz, nie mają pojęcia o finansach. A myślę, że nasi fani mają? No pewnie, że tego, co ma nasi fani, to są sami bankierzy. Ukończyli tą australijską szkołę biznesu przecież, nie? Tak. Czemu australijską? To nie ma. No nie pamiętasz z tego podcastu ileś i tego, do czego to było? Że wszystko ma być mierzone w czym? W karpiach? Nie, w rybach? Czy jak? Co to było? Już nie pamiętam. To chyba w rybach, tak. No tak, no w rybach, ale czemu australijska szkoła biznesu? No bo jest austriacka szkoła, no Jezu. Macie tłumaczyć. Rozumiem? Taki dowcip. Śmieszne. Wszyscy dwaj anarcho-kapitaliści, którzy słuchają tego podcastu, się zaśmiali właśnie. No. No wszyscy w Polsce. Dobra, tak się branża gier radzi dość dobrze, mimo tam niektóre tytuły mają opóźnienia, ale tak to na Steamie wszyscy siedzą, grają i no tyle, dobra. Radzą sobie. Wszyscy, co sprzedają rzeczy przez internet, radzą sobie świetnie. No. Dopóki mają pełne magazyny, bo za chwilę się może okazać, że nie będzie co sprzedawać. I wtedy już tak źle nie będzie. I znowu gry wyjdą na plus, bo i tak tylko sprzedają kody, więc to mogą sobie wygenerować w każdej chwili. Ej, faktycznie. No, mi się powoli w ogóle... Zacząłem wracać do takiego mojego starego nerdowego trybu życia i powiem szczerze, że powoli mi się podoba ta cała kwarantanna i izolacja społeczna. By się w domu grał. Powiem gry. To głośno ludziom, którzy, na przykład twoim znajomym, którzy nie mają pracy teraz, nie? No tak. Na pewno będą zachwyceni. Będzie się im chętnie słuchało tego podcastu. No dobrze, no. Gdyby tylko wstawali godzinę duże... wcześniej, nie? Dokładnie, już to. Jest... Co, i co wtedy? No nie wiem, na pewno by nie byli w takiej sytuacji. No mieliby więcej czasu. Okej. Mieliby więcej czasu, by być bezrobotnym, dobra. Temu Pan Bóg daje, no. Idziemy, temat drugi. Dokładnie. O, jest też dobra wiadomość. Fallout 76 z dodatkiem Wastelanders za darmo na Steamie dla posiadaczy gry na launcherze Bethesdy. Czyli nie trzeba już grać na launcherze Bethesdy. O, super. Super. Nie trzeba też grać w ogóle, ja wolę tą opcję. W sensie, no to duży plus dla tej gry, faktycznie, to wszystko teraz jest wybaczone, nie? W każdym razie, między 14 a 28 kwietnia wszyscy posiadacze Fallout 76 na Steamie otrzymają za darmo zestaw Fallout Classic Collection. I to jest jedyny plus tego. Classic Collection jest w miarę fajne, no tam są te klasyczne. Nie wiem, czy te trójwymiarowe są, chyba nie. Właśnie, co znaczy klasyczny Fallout? No, jedynka, dwójka, Fallout Tactics, chyba tylko te trzy, ale nie wiem dokładnie, co chyba chodzi. Chyba tak, z tego co pamiętam, tak. No, wiesz, jak mamy dobra, internet, tak, zaraz ci powiem. Premiera 14 kwietnia, czyli... Łe nie, dopiero to jest, łe Jezu, panie. Myślałem, że zdążymy z podcastem, bo na pewno coś się wydarzy, no na tak, pewno. Dokładnie coś to, co będzie nie działać. Coś będzie nie działać pewnie. Trzeba będzie obgadać. To za dwa odcinki zapraszamy na śmianie się z Fallouta 76. Po raz kolejny. Przedam czasy, nie? Pora, rok minął, jak się śmiejemy z tej gry. Już można by przestać powoli. Nie, to na przykład w jaki sposób, jak zainstalujesz sobie Fallouta ze Steama, to na przykład tracisz własność swojego auta. Tak. Myślicie, że Todd Howard nie jest w stanie czegoś takiego ogarnąć? Myślę, że tak. A bo starzeje się o 2 lata, no. Bo się okazuje, że wiesz, w umowie użytkownika jest napisane, że oddajesz swój samochód, który nikt nie przeczytał. A wszyscy zaakceptują. Zgadzam się, okej. Okay, no, dobrze. Co my to mamy? A znowu polityka. Prezydent Polski promuje granie w gry. Andrzej Duda zachęca do Garantanna Cup. Ja nie wiem, czy myśmy nie poruszali tego na poprzednim podcaście. Mówiliśmy o Garantannie, ale nie o tym. Bo nie tak. No to w każdym razie Garantanna Cup, bo ja czytałem o tym, nawet mówiłem kiedyś już, że to jest no turniej, tylko że to jest turniej dla młodzieży szkolnej w parę popularnych gier, czyli Brawl Stars, FIFA 20, LOL i CS. No i faktycznie prezydent Duda na TikToku to ogłosił. A kiedy Tindera założę, to mnie ciekawi. Wiecie, nie, jakby Trump używa Twittera, a nasz Duda nie, używa tego, prawdziwa Tindera, miłość byłaby zła pewnie na niego. Tindera, nie Twittera. Twittera to ma nawet chyba Duda przecież. Jak się nazywała ta totalnie prawdziwa kochanka Andrzeja Dudy? Prawa ręka, no nie wiem, no kurde. Nie wiem, żona? Co? No co, ja nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, ale na nazwisko ma Duda. No. Nie żona, bo on ma tą psychofankę.
To były te wielkie dramy, że mówiła, że są zakochani i tak dalej. Tak? Okay. To już tam było, to już... Jeden czy... Nie, na serio nie pamiętam, bo to są takie pierdołady, że to jest coś, no właśnie, co ja zapominam od razu. No. Ważniejsze jest to, że prezydent zachęca do grania. No i dobrze, niech zachęca. No i niech ci ludzie sobie siedzą, grają w turniej ESL, to w ogóle organizuje, więc przynajmniej jest szansa, że będzie to porządnie zrobione. Znaczy ESL jakby chyba infrastrukturę udostępnia. Nie wiem, wiem, że jak się wchodziło na stronę tego... tego wydarzenia, no to to się przekierowywało na stronę ESL-a, nie? Także... No i dobrze, niech robią. No, dobra inicjatywa. Wszystko byleby utrzymać ludzi teraz w domach. No, znaczy mi się trochę nudzi. Ej, mam teorię, że to jest wielki spisek jakiejś związku zawodowego, jak się nazywali ci, co organizują E3? ESE? Coś tam. E3 kto organizuje? No nie wiem. Tak. No, nie wiem. E3, no. Nie wiem. Stowarzyszenie tej Dobra, nieważne. To jest wielki spisek Illuminati i gry komputerowe. Tak, na pewno. To jest premiera tego, Resident Evil 3 i Death Stranding tak naprawdę. Tak, to Howard... Powiedziałem, ta reklama. Todd Howard chciał, żebyśmy w końcu zaczęli grać Fallouta 76 i stwierdził, że jeśli będzie nas trzymał w domu dość długo, żebyśmy zagrali w każdą dobrą grę, to w końcu będziemy musieli zagrać Fallouta 76. No tak. No i za wszystko pociąga sznurki Electronic Arts oczywiście, nie? Tak. To nie ma chyba, nikt w to nie wątpi. No właśnie. To z ich laboratoriów wyszła ta choroba. Ja już to mówiłem wcześniej, to nikt mi nie chciał wierzyć. Że to jej jest odpowiedzialne za wszystko. I słyszałem, że pracują nad technologią 6G, która będzie zabijać ludzi. No. Tak. To jest też prawda, ale miałeś nikomu nie mówić. Ups, o nie, to już... Oni już mnie mają, namierzają. No. Dobra, aha, teraz tak, kolejny news. Chciałem powiedzieć, że pewien portal, a tak niektóre portale, właściwie, ale głównie teraz pewien portal, niech popracują nad cholernymi clickbaitami. Bo kuźwa, jak wchodzisz na portal i widzisz napisane Kojima Production zostało zamknięte, a klikasz w link i jest dopisane pracownik z pozytywnym wynikiem na koronawirusa i że po prostu zamknęli na chwilę firmę, bo ktoś ma koronawirusa, to chyba to jest trochę oszustwo i clickbait i nie, to nie przystoi pewnym, że tak powiem, poważnym redakcjom. Nie uważacie? Nie, no nie takim uważamy. Jak? Takim jak, no wolę nie mówić. Ale portal graczy. Ja przez to przestałem czytać gazetę Głos Wielkopolski. .pl. Okej, okay, dobra. Jak zwykle z grami, no. Czy nie, bo w pewnym momencie to jest jakby chodzi o clickbait, nie? Że w pewnym momencie clickbait stał się po prostu tak denerwujący, że już nie dało się czytać kontentu, nie? Aha, no, to nie, kapuję, no. Bez przesady. Bo to było coś w stylu do wielkie. Podkreślam, Głos Wielkopolski, nie? Wielka katastrofa mostu, tam 10 osób martwych, nie? I myślę sobie, o cholera, most Lecha się zawalił czy co, nie? I otwieram artykuł, a tam gdzieś w jakimś Hiszpanii czy innym cholerze. Ale oszustwo, ja nie mogę. To już jest tak hamowa, faktycznie. No, bo powiem szczerze, jeśli chodzi o taki typowy clickbait w grach komputerowych, to tak jakoś, nie wiem, nie miałem za dużo kontaktu. Wy to widzicie jakiś... Ja na YouTubie, ale nie w artykułach. Tak? Czasami, ale no... akurat teraz to się mi rzuciło w oczy, bo aż mi mówię, patrzę Kojima Production za zamknięty, mówię, o kuźwa, co się stało, bo Death Stranding się tam nie sprzedał podobno aż tak dobrze, jak chcieli. Mówię, o kurde, ale wchodzę i aha, dobra. Znaczy na portalach technologicznych to jest... No, zdarza się, nie? Problem jest taki, że no, branża gier i technologii nie jest aż tak bardzo rajcująca, że można było takie rzeczy robić, nie? W sensie, wiesz, no jakby mamy... O, premiera nowego iPhone'a kontra zabalił się most. Jakby zupełnie dwie różne rzeczy, nie? Ciężko czasem sklikbaitować, ale starają się, także spoko. No, dobra. Słuchajcie. WHO zachęca do grania gry, gracze wyśmiewają hipokryzję. Gracze są głupi strasznie. Hola, hola, przecież co głupi? Przecież głupi. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, jeszcze niedawno ciągle hejtowała gry i mówiła, o, choroba, tak dalej. Nieprawda. Było tak, przecież pamiętam. Nieprawda. No właśnie jesteś głupi w takim razie, ponieważ jedyne co WHO zrobiło, to dopisało uzależnienie od gier na listę chorób. Na listę chorób psychicznych. I zresztą mówiliśmy o tym na podcaście, nie? To tyle.
to zrobiła. I wtedy ja zresztą wysunąłem moją teorię, której do dziś się trzymam, że to nie jest, że tak powiem, problem gier, tylko to jest problem osobowości i w pewnych warunkach taka osoba zajmie się hazardem, w innych warunkach zajmie się czymś innym niebezpiecznym, a w warunkach, gdzie ma dostęp do gamingu, zajmie się gamingiem. Okay, to według mnie jakby tego uzależnienia od gier nie należy rozpatrywać z alkoholizmem czy tam narkotykami, tylko bardziej właśnie z takimi czynnościami, nie? Które wykonujesz, tak jak hazard na przykład. To jest, nie? Jednocześnie, wiesz, lekarze mówią, że zdrowo sobie wypić lampkę wina, a jednocześnie też mówią, że no, niezdrowo jest być alkoholikiem. Więc to jest dokładnie to samo. To z kosumiarem, nie? Dlatego ja jej nie wierzę, bo skoro zdrowo jest wypić lampkę wina, to pomyślcie, jak zdrowo jest wypić 3 butelki. Dokładnie, też tak uważam. Więc nie jest to samo. To nie, to jakby jedno z drugim nie warto zestawiać, bo są dwie zupełnie różne informacje. Jeśli gracze twierdzą inaczej, no to powożenia w zrozumieniu wiadomości w takim razie, które są w telewizji, nie, najwyraźniej chyba mają z tym problem też. No, no ale cóż. Chociaż faktem coś w tym jest, że raczej taka międzynarodowa społeczność, powiedzmy taka elit rządzących w tym także na pewno WHO, raczej zawsze patrzyła negatywnie na fenomen gier komputerowych. No a teraz siedźcie, grajcie. Z faktu bycia boomerem, a nie z faktu tego, że są jakieś jakby biologiczne i medyczne przesłanki, że to jest niezdrowe, nie? Wszystko jest niezdrowe, jeśli robisz tego za dużo, no tak samo jest z graniem w gry. Proste. Nie. No tak. Nie wiem, co jeszcze mam dodać. Po prostu koniec dyskusji. Idziemy dalej. Dobrze, doktorze. A słuchajcie, a wy tak personalnie, czy wygracie więcej gry przez kwarantannę? Ej, to tak. Przyznaję, że teraz to nawalam w gierki. Ciągle właśnie ten Resident Evil, Persona, bardzo długa gra. Aha, i w ogóle czekam na Final Fantasy VII Remake. Ciekawe, jutro podobno, a nie, jutro, czyli dzisiaj, poniedziałek, będą już pierwsze recenzje. Jestem ciekawy, jak długie to będzie i czy będzie faktycznie dobre, bo to może być ostatnia gra Square Enixu, kurde, Final Fantasy. Tak zjebią to, to fajnie, nie wybaczą, to już nie jest takie hop-siup, to jest, będzie na poziomie hejtu Battlefronta albo coś takiego, nie? Star Wars, pamiętacie, nie? Tak, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Nie, tak przy okazji chciałem powiedzieć, nie? Widzę właśnie, że przy okazji, żeś odszedł od tematu, no. A jeszcze przy okazji chciałem powiedzieć, żeby właśnie tak uniknąć takich rzeczy, że ludzie kupują przedpremierowo jakieś gry i się dają na to nabrać i zamawiają przedpremierowo jakieś wersje, jeszcze najlepiej droższe i dają wtedy znać Square Enixowi i innym firmom, że no, że chcą po prostu, ludzie chcą tych preorderów i tak dalej kupować w ciemno i mówię wam, nie róbcie tak, ponieważ ja już zamówiłem preordera i musicie być mądrzejsi ode mnie. To Andrzej, parafraza twoich sławnych słów. Tak, dokładnie. Trzeba to, ten, jak to się mówi, opatentować, parafraza Andrzeja. Tak, trzeba zrobić z tego jakąś ten... Mema. Nie mema, tylko tą pastę, nie? Ej, tak, taką no, do zębów. No, taką krótką, tak. Nie, taką ten, taki spaghetti, kurde, no. No. No ma dobre, że tak powiem, podstawy, bo też nie, można to... przecież, ja to mówiłem o serii Pokémon, ale można przecież podmienić serię Pokémon na to się tylko te, no. No. Tak. Teraz można preordery w restauracjach zabawiać, bo są zamknięte. Tylko. No, bardzo dużo knajp w Poznaniu wydało takie jakby vouchery, które możesz sobie kupić i potem zrealizować, jak już otworzą, żeby nie upaść. A, to słyszałem, no, że jak kupujesz voucher za 5 dych, ale za 2 miesiące masz 70, za 70 zł kupić. Na przykład klub u Bazyla teraz zrobił zbiórkę crowdfundingową, żeby nie upaść, ponieważ no chyba upadają. Także jestem ciekawy, jak poznańska branża gastronomiczna się odnajdzie w rzeczywistości po wirusie. No i o tym jeszcze nie było na podcaście, mi się wydaje. Czy w ogóle, o poznańskiej branży czy w ogóle jakiej, pomimo tego, że będzie można, to w ogóle coś będzie otwarte, nie? Bo może się okazać, że już nie będzie za co otworzyć. Tak. No i to jest ważne, trzeba jeść i trzeba chlać gdzieś. No. Dobrze, powiedziałeś w tej kolejności, dobra. No. Tak. Czyli ten, wspierajcie waszą lokalną branżę gastronomiczną. Nie wiem, w jaki sposób tak do końca macie. No ja myślę, że wiele restauracji wydało takie vouchery, nie tylko u nas. Więc przypuszczam, że... Rozwiązaniem też są teraz te akcje charytatywne, że restauracje robią jedzonko dla lekarzy i pracowników szpitali, a wy za to płacicie.
Możecie też restauracja to pół biedy, bo oni zawsze na szybko jeszcze mogą zorganizować żarcie na dowóz, nie? Powiedzmy. Ale na przykład taki bar, gdzie tylko idziesz się piwa napić, no to nie mogą ci na dowóz piwa wysłać. Albo jakiś klub tak zwany, nie? Albo że klub, tam tańczysz, nie? Albo coś. Także no, poznański schron kombinował w tym z live streamami. Co prawda, bo... Znaczy, może już się polepszyli, ale te pierwsze, które ja słuchałem, były w tragicznej jakości. To tak, poprawcie się, nie? Okej, okay. Na pewno słuchałem. No w każdym razie... Nie, bo no, przechwytywali po prostu przez mikrofon to, co leciało w głośnikach. Profeska jak na klub, wiadomo. Nawet klub... my tak bo w żadnym klubie nie ma profesjonalnego nagłośnienia i sprzętu. No widzę, jak ten DJ stoi i macha po tej konsolecie, która na pewno ma jakieś wyjście, które można podłączyć do komputera i puścić głupim OBS-em, nie? No to prawda. Antygaming robiło takie rzeczy... Na konwentach. Pamiętacie historię ze stołem? To też trzeba... Pamiętam. No. Możemy na setny zostawić historię ze stołem. O, no. I jest ileś klubów, które też robi takie akcje, ale no nie wiem, czy oni zarabiają w taki sposób. Ja nic za to nie płaciłem. No więc jak oni płacą takie chore tysiące za sam wynajem lokalu, nie, w centrum miasta, no to myślę, że taka zbiórka w necie to tam gówno da, no ale trudno, upadną, przyjdą nowi inwestorzy i założą. Także ja bym się tak, z punktu widzenia klienta, aż tak bym się nie martwił, ale fakt, że będziemy mieli dużo bezrobotnych restauratorów niedługo, cóż. Dobra, idźmy dalej. Mamy pozytywne tematy. Bo oprócz restauracji... Jak się zrobiło nagle tak bardzo brocznie i łapie. Oprócz restauracji... Bo to jest tak, że wiesz, jak ktoś straci pracę przez tą koronkę, nie? Tak jak mówiłeś wcześniej o tych moich znajomych, co nie mogą pracować. Prawda jest taka, że jak się tylko skończy koronka, to większa z nich bez problemu od razu znajdzie podobną pracę. Ale taki właściciel restauracji, nie? No to z drugiej restauracji nie otworzy w dwa. No tak, no najgorzej mają małe biznesy, nie? Małe albo średnie, no. A jeszcze nawet, o, bo mały biznes. W Poznaniu, nie? Czekolada, mały biznes. No nie, no chodzi mi o to, że nawet jak jesteś jednoosobową działalnością, to możesz zawiesić działalność albo coś takiego, a jak masz taką mini firmę, 10 osób, no to masz najbardziej przerąbane masz właśnie. Ale nawet restauracja. Większość restauracji to zazwyczaj właścicielem jest jedna osoba albo małżeństwo, nie? No i jeszcze mają tam 10 pracowników czy coś. No nie, więcej pracowników w sumie jak duże restauracje, ale to zależy takiego... jak duże, no. No. No przerąbane, współczujemy i ten. I tyle. Ale wróćmy do gier. Wróćmy do gier, które też są opóźnione. Też są, mają problemy. Last of Us 2 opóźniony. Sony przekłada premierę. Tak, rzekomo przez właśnie pandemię. I Marvel Iron Man VR. Nie wiedziałem, że taka gra powstaje, nie? Ale jakby zrobili z Iron Manem taką grę jak ze Spider-Manem, tylko nie na VR, byłoby super. Nie, bo to chyba chodzi o to, że będziesz w tej zbroi Iron Mana, nie? Jakby widział z pierwszej osoby. To może być dobry pomysł aktualnie. Tak, że będziesz miał jakby w okularach ten widok. Nie, jasne, to rozumiem, ale to nadal jest VR, nie? To jest wydawanie AAA na VR. To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Już lepiej je podeprzeć. No koniecznie, bo tak mało ludzi ma VR, że jest mała grupa odbiorców. Tak? Nie ma się z czym kłócić za bardzo, nie? Ale może mało są tanie te gry, nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, nie obchodzi mnie ten Iron Man. No właśnie, dlatego. Obchodzi trochę bardziej, ale tak szczerze, to tak nie czekam. Aż zagram, pożyczę od listwy, jak przejdzie. Ja nie wiem, czy będę, bo ja jedynkę nie grałem. Więc... Nie grałeś w jedynkę? O kurde, to jest zagra, jakoś... jest spoko. Jakby to takie fabularne pitolenie. Nie, jest okej. Okay. Wiecie, co mnie zastanawia? W ilu wypadkach z tymi przesunięciami jest tak, że no, odsuwamy premierę naszej gry. A, to przez pandemię. Jaką pandemię? No. Ej, bardzo możliwe aktualnie. No tak mnie zastanawia, bo teraz tych odsunięć jest po prostu tyle się narobiło, że chyba w zeszłym tym podcaście, o tym mówiliśmy. Teraz kolejny, tak mnie zastanawia naprawdę, ile i tak by się przesunęło. To jest tak w sumie. No wie, nigdy się nie dowiemy. I teraz jest kwiecień, miała być premiera do Iglaita i za chwilę Cyberpunka, czajcie. Jak idealnie by było teraz, jakby wyszło. No, ale niestety... Nawet mam wrażenie, że mi bardziej szkoda tego Dying Lighta, bo ja tak zawsze bardziej kibicowałem temu Techlandowi, bo jak oni wydali pierwszego, to widzę mi, czy ich tak bardzo przyćmił. A Dying Light był w sobie spoko grą, zajebistą, ale nigdy nie miał takiego hype'u właśnie jak Wiedźmin przez to, że
Jakiś no tak Wiedźmin, nie? Ale też nie był tak dobrą grą. Był fajny, nie, był przeszedłem, bardzo miło mi się w niego grało, ale... Nie wiem, chyba bardziej nie, mój klimat niż Wiedźmin, nie? No jak nie był rozmach? Kurde, wielki otwarty świat. Tak samo, no to miało trochę błędów, ale nie uważam, że był gorszy niż Wiedźmin, no był inny trochę, nie? Były inne podstawy mechaniki. To jest porównywanie z innych gier zupełnie. Ja nawet nie celowo nie powiedziałem, że gorszy. Nie powiedziałem, że gorszy, tylko celowo powiedziałem, że miał mniejszy rozmach. Taki inny i też no, mniej... Nie wydawał mi się nigdy grą aż takiego kalibru. No. Tak, kalibru, dokładnie. No to jest nieprawda. Nie mówię, tak, że jest zły, czy gorszy, czy mi się nie podobał. Tak obiektywnie jest nieprawda. W sensie, jeśli chodzi o ilość tego, co masz zrobić w obu grach, obie to są gry z otwartym światem, obie oferują, no masz główny wątek fabularny, ale dużo zadań pobocznych, obie oferują całkiem satysfakcjonujący silnik walki. Dying Light miał ten problem, że no, czasem silnik biegania trochę nie domagał, nie? No i ten dodatek nie był jakiś taki rewelacyjny. To faktycznie Wiedźmin ma lepsze dodatki, no ale na premierę dodatków jeszcze nie miał, nie? Graficznie też Dying Light nie był jakoś super gorszy od Wiedźmina, tylko miał inną stylistykę, więc może to nie robiło takiego wrażenia, bo w Dying Light się latało po dachach, a jednak w Wiedźminie była natura i w ogóle, więc można było zaszpanować zachodem słońca i kołyszącą się trawą, prawda? Więc, ale no i tak czy siak, no tam nie wiem, czy się gorzej sprzedał jakoś bardzo, no, ale na pewno na premierę był przyćmiony, więc tak liczyłem, że może Dying Light 2 trochę się odbije i pokaże, że Techland jest równie dobrym studiem co CD, bo tak wszyscy o tym Techlandzie zapominają, przecież to jest wielkie studio, które zrobiło świetne gry i to no, i robiło je na długo, zanim CD by w ogóle, jeszcze jak na chleb mówił Beb. A tak wszyscy tak zdają się go nie mówić o nim i omijać. Tak jakby jak myślisz o polskiej branży grze, to wszyscy myślą tylko o CDP-ie. Zapominają, że mają jeszcze Techland, który jest równie duży, nie? No właśnie. No ale dobra, mniejsza o to. Ocieplanie wizerunku Techlandu. Tak. Nie no. Hashtag opłacony przez Techland, nie? Tak. Amazon zamierza uruchomić konkurenta dla Google Stadia. O, super, kolejny nie wypał. A czemu nie wypał od razu? No bo wszystkie te usługi to na razie był nie wypał, nie? Słyszałeś, żeby ktoś powiedział, o, już nie kupuję konsol, bo wyszło PlayStation Now, albo GeForce coś tam, albo z Google Stadia, albo... Proszę cię. Czy ten GeForce to jeszcze najlepiej się prezentuje z tego wszystkiego, co wyszło, nie? Akurat GeForce nie jest niewypałem, tak mi się wydaje. Mam jedną osobę, która tak grała przez jakiś czas. No wypałem też nie jest, bo jednak to nie jest jakoś masowo, ludzie się nie rzucili na to, nie? Ja szczerze mówiąc chciałem z tego skorzystać, ale potem odkryłem, że mój laptop może wyświetlać Red Dead Redemption w Ultra, więc nie miałem powodu. A potem się dowiedziałem, że Red Dead Redemption nie jest na tym, więc... No właśnie, no bo to też kwestia tego, że ludzie, producenci zaczęli blokować dostęp, nie? Znaczy nie, bo czekaj, bo Red Dead to jest przez ten launcher od Rockstara, nie? Tak. Znaczy nie, ja mam na Steamie, ale potem jakby jest Rockstar. No w każdym razie dobrze, no niech se robią tam Amazon, proszę bardzo. Mają technologię streamingową za plecami w postaci Twitcha, więc może zrobią to trochę lepiej niż inni. Ale no, jak wiadomo, wygra ta oferta, która będzie miała lepsze gry, a póki co... Cóż, na stacji za bardzo nic nie ma. No, dlatego GeForce miał szansę bardzo dobrze wystartować. Gdyby nie fakt, że rzeczywiście producenci, znaczy deweloperzy zaczęli wycofywać te gry, to GeForce tu miał szansę poszaleć nieźle. No trochę to bez sensu, że zaczęli wycofywać, w sensie, no jakby nic na tym nie tracą, nie? I tak musisz kupić grę, i tak musisz ją kupić. Więc tak naprawdę na czym ty grasz, nie powinno ich kompletnie interesować. I wcale, jakby nawet nie ma takiego kanału, gdzie mogliby tracić pieniądze przez to, że jest to GeForce. Wiesz co, tutaj jest bardzo ciekawe i długie prawnicze zagadnienie. Niestety ja jakby teraz nie jestem gotów go poruszyć, ale... No ale co, jakie prawnicze zagadnienie? Właśnie odnośnie tego, czy masz prawo na cudzym sprzęcie odpalać chociażby. Nie wiem, czy wiesz, bo zgodnie z regulaminem Steama, jak masz swoje konto i odpalisz to na nie swoim komputerze, to tak jest w sumie wbrew regulaminowi Steama. I Steam ma specjalną klauzulę o kafejkach internetowych, nie? Żebyś mógł gdzieś jakby zgodnie z regulaminem jednak odpalić to.
Więc to nie jest aż takie proste, że deweloperów nie obchodzi, czy nawet mają podstawy, że nie powinni się burzyć, że mam na Steamie, kupiłem na Steamie, to mogę sobie odpalić mojego Steama gdzie chcę. Więc to nie jest tak do końca. Ale tak jak mówię, to jest bardzo skomplikowane zagadnienie i teraz jakby nie mam zaplecza merytorycznego, żeby poruszyć gdzieś tam szerzej. Poczekamy, aż będziesz miał za 100 odcinków. No, no dobra, tylko że to nie Steam się burzy. Tak, tylko ci deweloperzy się burzą na Steama jakby. No może tak, no nie wiem. No, to na setnym odcinku przeznaczymy właśnie to. Ale to też nie Steam usuwa te gry. Tylko ci deweloperzy. No tak, bo jakby tutaj to jest też część tego, że to jest zupełnie nowe zagadnienie, bo podobnego serwisu nie było jeszcze. To jest, wiesz, zupełnie nowa sytuacja, jakby wszystkie strony próbują się odnaleźć w niej. No dobra, w każdym razie nadal uważam, że jest to ekonomicznie nieuzasadnione, bo no na pewno na tym nie zyskają nic, no ale mniejsza o to. A wątpię, że swoją taką usługę, bo jeszcze rozumiem, gdyby to było, nie wiem, EA na przykład, że wycofuję, bo chcę mieć swoją taką samą usługę, nie? No ale to kuźwa jakieś tam indie studia, no to proszę cię. Dla nich w ogóle nieuzasadnione. No ale dobra. Nikt Pierwszy był chyba ten twórca fenomenalnej gry. Radical Heights? Nie, Radical Heights. To nie jest żart, bardzo mi się podobała. Jak ona się... Coś dark. Bardzo mi się podobała. Dark Souls, no może? Nie. Czekaj. Steam. Dark Steam? Nie. Już sprawdzam. O czym to było? No survival taki, wiecie, tam święty pięć tagów, nie? Tylko, że wyszło im dobrze. DayZ. Nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie. Last Dark. Lost. Fajnie. Szukam jakiś, co znam. Weźmy co zainstalowane. Dobra, mniejsza. Nieważne, tych gier jest za dużo po prostu. No. Błagam, niech będzie mniej. The Long Dark. The Long Dark. To był pierwszy taki indie developer, który... Znaczy, developer The Long Dark. Był pierwszym takim indie developerem, który powiedział, że hurdur, on jakby nie chce gry na GeForce. No i dobrze. I właśnie tam, jako argumentację podawał między innymi to, że on chce mieć kontrolę na tym, na czym można grać w jego grę, nie? Cóż. Dobra, mniejsza. Się rozwinie. Mario. Przejdźmy do Mario. Mario ma otrzymać w 2020 roku kilka gier. Tak. I podobno to będą tak. Gamer potwierdza rzekomo. Super Mario Galaxy trafi na Nintendo Switcha. Innymi ulubionymi Mario w 3D. Czyli to jest ta gra, co już była. Czyli znowu Switcha będą stare gry. Tak jak zawsze. Mamy też rzekomo jakiś remake Paper Mario. Papież Mario, kurde. No. Mario 64 ma być remake rzekomo. No jestem ciekawy, bo to musi być od nowa giera dosłownie stworzona. To nawet bym może zagrał. A tak to bym zagrał na pewno. Akurat w to jedno bym zagrał. Gdyby zrobili to na silniku tego, co ostatnio było. Jak to a są. Galaxy, bo przecież że Galaxy Mario 1 i 2 było na Wii i tam korzystało tak bardzo, bardzo korzystało z Wiilota, a przyjąłem, że Switch, te Joy-Cony do Switcha to są praktycznie Wiilotami, nie? Takie ulepszonymi. Więc też może być spoko tak, jakby kolekcję wydali taką w HD, to może być spoko. Cześć, znowu Super Mario Bros. Wydał to po raz kolejny. Ja bym zagrał w jakąś grę, która się nie jest remake'iem po raz ty jeszcze w przypadku Nintendo. A przeszedłeś Super Mario 64? Wątpię. To Mario... Nie wiem, chyba nie. No właśnie. Mario and Rabbids teraz jest za 40 zł swoją drogą w promocji, więc polecam, bo to jest świetna gra. No nie wiem, jeszcze jest Super Mario 3D World, to było chyba na Wii U. Też tak, podobno no, wyjść było wersji fajne. Deluxe. Przeszedłem to, miałem fajne. Co-op na 4 był. Platformuła no tak, z co-op na 4? Rzadkość. Polecam. Także to są dobre gry, tylko oczywiście no nie nowe, nie? Więc... I będzie Rock Mariana. Rock Mariana, okay. Tak. Mariana Paździocha, no. A tak poza tym do Nintendo tak chyba średnio w tym roku. Wiem, no tam co tam, Animal Crossingi jakieś i nic więcej chyba. No ale no nie można, wierzcie, wydawać hitów, oni już tak całkiem sporo sobie wydawali dla tego Switcha. Plus oni teraz w końcu poszli, jakby jako że zrobili normalny dostęp dla deweloperów, to naprawdę jest już dużo gier dla Switcha, nie? Już no, nie muszą tak cisnąć mocno, bo jednak ludzie chętnie tam publikują swoje gry. Bo Switch jest taką dosyć fajną konsolą.
Szczególnie dla takich mniejszych devów, nie? Dobrze się tam gra w te takie gry w, nie wiem, gorszej oprawie, wiem, no te wiem. Mniejsze. Nie no, indoory się nieźle tam te sprawdzają. Bo są ładniejsze tam na tym małym ekranie. Nie trzeba się tak starać. A to jest fajne, nie? Bo jak jakiś dev rzeczywiście ma dobry pomysł na ideę, jakiś fajny gameplay, coś takiego, to nie musi się przynajmniej bać tego, że ta gra może nie wygląda tak, jak powinna. Poza tym indie devy jeszcze mają tą taką pasję do zabawy tymi Joy-Conami. To na przykład tak. I duże studio sobie, wiesz, no nie będzie ryzykować, ale taki indie developer już może, nie? Aha, więc... faktycznie. Ej, miałem sprawdzić tego, The Arms. Zapomniałem zupełnie o tym. Ach. O, ty też, Andrzej? No, tak myślałem. No, wiesz co? Chyba tego nie zainstaluję jednak. Jakby to, co zrobiliśmy z tym The Arms, to jest pretty much reakcja całej branży gamingowej na The Arms, nie? Tak. No, miałem w to zagrać. No, dokładnie. Coś tam było, no. Ej, tematy się kończą, nie wierzę. Ile zostało? 20? No, 15 minut, więc lecimy. Takie coś nietypowe chciałem wspomnieć, znowu o cenzurze. Resident Evil 3 Remake. Można, jak się chyba kupowało preordera, to można było dostać jakby klasyczny strój bohaterki, nie? Jak widzicie. No i się niby dostaje, tylko że trochę go ocenzurowali. Zamiast spódniczki ma spodenki. Żeby nie było dupsko widać. Gra jest od 18 lat, przypominam, i są tam niezłe sceny, naprawdę, że tak powiem. Jest Zegz? Tak nie, ale są jak te jakieś mutanty chwytają tą Jill Valentine za wszelkie możliwe ten człogi. Mają macki? Macki, tak. I jedną wielką macką jej wrzucają do gęby jakieś parasajty. To kuźwa, i ona później, żeby się, jak leczysz się, to ona żyga tym. Tak, takie są sceny, a dopiero miałam 2 godziny. Więc kuźwa chyba może tą spódniczkę nosić, mi się wydaje. Ja rozumiem, że zmienili jej design, żeby wyglądała trochę normalniej, bo mówię, to jest tylko story z tego DLC z Prodera, nie? Wygląda teraz trochę normalnie, że tak powiem. Ale no trochę bez sensu, to nie rozumiem tego. Oczywiście wersja na PC-ta fani stworzyli od razu takiego moda z normalnymi strojami. A ty to byś tylko grał w gry, żeby sobie dupy go oglądać, co? Zobacz tego mema, co wysłałem. No widzę, tak. Nie będę go cytował. Dobra, lepiej nie. No, tak tylko chciałem, ten, jak to się mówi, ranta zrobić. O, a teraz jeszcze, taka ciekawostka, to jest nigdzie na żadnym portalu o tym nie pisano, ale ja to znalazłem. Dodajesz. No. Dobra, na stronie zrzutka.pl, kojarzycie, żeby właśnie tam wpłacać komuś coś za coś, że ktoś coś obieca i dajesz mu jakąś kasę, nie? Tak. Tak w dużym skrócie, wiecie o co chodzi. Otóż tu pewna osoba, nazwijmy ją taka alternatywka jakaś, młoda osoba. Ale po co, to jest publiczne, możesz podać, no to wszystko podała. Publiczna zbiórka, no tak. Maria Krasińska. Proszę bardzo. Kim jest Maria Krasińska? Zwykłą osobą, która po prostu siedzi w domu, ma, jak ona to pisała, brak stabilnej sytuacji finansowej, ale premierowe gierki przechodzą mi obok nosa. Aha, dobra. No i chciałaby zagrać w Animal Crossing nowe na Switchu, no ale potrzebuje na to całe ile? 230 zł. No i można ją wspomóc po prostu, aha, żeby sobie kupiła tą grę i siedziała w domu, nie nudziła się. Wbiłem na Instagrama, bo podała link i ona sobie zdjęcia w oknach z Windowsa. Nie wiem, ale ogólnie to jakaś taka alternatywka, nazwijmy to. Ale zajebiste ten rysunek, no. Wiem, widziałem z tym Switchem, tak. Tak. Już ktoś 114 zł wpłacił. No nie, ona robi te miny anime, a ja bym jej nie dał pieniędzy. No tak, ale czy dobra. Inaczej, powiem tak, jak to mówi klasyk, tak działa wolny rynek, jak ktoś chce, to może jej wpłacić, ale cóż. Wspaniałe jest to, że sobie ktoś wpłacił, nie? No właśnie. Także no może... 12 osób. No właśnie. A no ale już jest połowę sobie do przodu już jest, nie? Właśnie, jeżeli ma to jej pomóc siedzieć w chacie, to granie w Animal Crossing, proszę bardzo. Wspominamy jak? Maria Krasińska. Aha. Nie wiem, czy to znajdziecie ją tak po tym, ale... Nie, raczej chcecie, nie. Możecie wpłacić. Zrzutka nazywa się Kwarantanna duszy na bezludnej wyspie Animal Crossing w czasie pandemii. No właśnie. No. Ej, to może też założymy własną zrzutkę na to serwer antygaming. Zrzutka na podcast. Zrzutka na podcast. Nie zarabiamy, więc na mikrofon dla Andrzeja. Tak.
Ech, Boże, dobra, mniejsza. To też byś chciał być alternatywką, nie? I co by ci ludzie wpłacali, no. A ty byś nie chciał? Każdy by chciał. Ale okay, się śmieje, bo jest. Zobaczyłem właśnie tego mema, którego wysłałeś. Aha, no. I nie wolno nam ani powiedzieć na panom, więc pozdrawiamy. No, to ja, jako że ostatnie, to mam nadzieję, że Andrzej, masz gotową trop listę. Tylko pewnie czekasz, żeby tu upublicznić jakąś fajną, nie? No. No. Zobacz. Ale... odpowiedziałem. Ale na może jeszcze chcę o czymś pogadać chwilkę. Nie. Niech teraz zapadnie niezręczna cisza, podczas której się będziesz stresował. No właśnie. Pepe. Czekaj, no to nie jest takie proste. A wiecie jak złoto wzrosło? Kurde, ludzie. Nie wiem. W Minecrafcie jest nadal belble jakie. Tak. A mam, że na serwerze panuje ten, redystrybucja dóbr, diamentów. To jest Hourcraft. W Minecrafcie, no. Okay. Że tak jest, bo jak dzisiaj budowałem spawn, to sobie zespawnowałem parę rzeczy i zbędne wszystkie wrzuciłem do wspólnej skrzyni. Wspólna skrzynia. A to się okazało, że jest na spawnie, więc nikt nie może jej otworzyć. Żony też macie wspólne? No. Nie, ale mamy, Andrzej zbudował pole do pszenicy. Zbudował pole. W sumie tak zrobił, no. Okej, okay, dobra. Razem. Nawet jest związane z kwarantanną. Super, no. Top 10 śmierci, no. 10 najlepszych miejsc do obejrzenia, jak się skończy izolacja społeczna. Miejsc? Jak się skończy? To jest takie turystyczne, że tak powiem. Bardzo na pasji, no. No. To pierwsze mamy Christchurch w Nowej Zelandii. Jest to miasto, które nazywa się Christchurch. Nie wiem. To jest chyba stolica. Nie bardzo rozumiem, o czym jest to. Nie, wiecie co, poczekajcie chwilę, nie podoba mi się ta tablica. To jest to miasto, gdzie sławny streamer był? Tak, chyba tak. Christchurch, no. Ale no nie wiem, wpisałem top 10 teraz i jakoś dzisiaj mi Google nie radzi, a tyle razy mnie już uratowało. Weź na stronę top10.com, nie? Czy tam kiedyś znalazłeś, miałeś ją sobie zapisać i co? Tak, były jakieś, ale nie wiem, też mi się ostatnio tam nie podoba. Przepraszam, Christchurch jest trzecim pod względem wielkości miastem. Proszę, stolicą na świecie, czy? Nie, no w Nowej Zelandii. Okej. Okay. Myślałem, że to jest jakaś stolica, ale wiedziałem, że jest ważne miasto. Jest stolicą regionu Canterbury i ma 370 tysięcy mieszkańców. No. O, może top 10 najlepszych piekarników. Czego? No może nie. No dobra, to szukam dalej. No, szybciej. Psujesz. Ty się dziwisz, czemu to nie jest popularne. No właśnie dlatego. To jest najlepszy content, nie? Tak. Fuck. Co ty w kuchni nagrywasz? Proszę? Co ty w kuchni nagrywasz? Nie, ale moja współlokatorka przyniosła mi ciasto. Świeżo upieczone. O. A jak się nazywa to ciasto? Powiedz, no. Co? No. Głupie. Okej, okay. O. Ze strony serialowa.pl top 10 seriali marca 2020 roku. O Jezu, dobrze, to nie. Szukamy dalej, nie? Kontynuujemy podróż po wpisaniu top 10 w Google i przeszukiwaniu. Jestem na piątej stronie już. Wiecie co, może ominiemy top 10 dzisiaj wyjątkowo. Najlepsze filmy kryminalne w historii kina? Są kryminalne akurat. No bo takie wyszło. Nawet śmieszne to nie jest. Skąd wiesz? I ostatnio jak zrobiłem te bestie, też myśleliście, że nie będzie śmiesznie, a wyszedł świetny mem z koniem, nie? Świetny, naprawdę świetny. Proszę bardzo, top 10 gier ten planszowych, które możesz grać na Steamie z kolegami podczas kwarantanny. Proszę, na Discordzie, czytaj. Do po angielsku. Czytaj. Dobra, to będzie. Jest tak bardzo gamingowo, niech będzie. Mam nadzieję, że to wam się spodoba. Dobra. Na miejscu pierwszym mamy. 10 chyba, nie? Najlepiej. A tak. Ach. Na miejscu 10 mamy Terraforming Mars.
grę planszową, gdzie nie zgadniecie, ale waszym zadaniem jest terraformowanie Marsa. Terraformowanie czerwonej planety, zrobicie z niebieską planetę. Dokładnie, graczy od 1 do 5, więc nawet jak nie macie znajomych, to możecie nadal w to grać bez problemu. Grać samemu w grę planszową to jest tak smutne, nie? Autentycznie. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale miałem kiedyś doświadczenie właśnie z taką grą w świecie Warhammera 40 000 planszową, która też jakby była dla jednej osoby przewidziana, bo tam jakby było dużo, że się losuje rzeczy i można było całkiem przyjemnie też to samemu zagrać, więc to nie jest wcale aż tak bardzo absurdalne, jak ci się wydaje. Ja nie mówię, że jest absurdalne, mówię, że jest smutne. No smutne, no właśnie, bo to tak wiele gier ma tam wersję na jednego. Mhm. Miejsce 9. Czytaj, bo to ma polską wersję od razu. No, chciałem jeszcze powiedzieć, że Terraforming Mars kosztuje 72 zł. Okay. Hashtag Yolo. U nas, w naszym Steamie. Na miejscu 9 mamy Twilight Struggle. Co ma własną nazwę chyba polską, nie? Po polsku to jest chyba po prostu Zimna Wojna i to często było jako jedna z najlepszych gier planszowych, rzekomo. A to jest tylko na jednego też rzekomo. Niby jak komputer to gra. Ale na dwóch ogólnie podobno to jest najlepsza gra na dwóch, tak słyszałem. Tak, i tam gracie sobie w zimną wojnę, że tak powiem. Jedna osoba. Ruscy, no. No. Może być takie ciekawe. Grand Strategy, że tak powiem, tylko w postaci gry planszowej, następnie z powrotem przeniesione na komputer. No. No i to nie wiem co to pierwsze w ogóle. Kosztuje koło 4 dych. Tokaido, to jest swoją drogą gra, którą 2 dni temu ktoś mi polecał. Nie wiem, na czym polega. Jeden z naszych fanów, swoją drogą. Ancient Japan, okej, coś dla mnie, nie? Tak, polecał mi. Jest także dostępna na Androida. Można się umawiać z dziewczynkami? Można ten robić waifu? Jak nie, to nie gram. Nie wiem na czym polega, bo nie słuchałem go, ale... ale jest przynajmniej jedna osoba, która poleca. Okej. Jest. Na miejscu 7 mamy Lords of Waterdeep. Europejska gra, proszę bardzo. Dla 1 do 5 graczy lub 6 z dodatkiem. Więc DLC zaszło także do planszówek. Tak, jak masz jakieś expansion, to możesz grać w 6 osób. Okay, tamki, jakieś coś, nie wiem. Też wygląda jakieś strategicznie. Na pewno się buduje. Wynajmuje ludzi, o. Kolejne jest ciekawe. Potion Explosion, 6 miejsce. Dobra. To 6. To wygląda jak taki Tetris właśnie. Nie wiem, to jest trochę dziwne. To jest gra planszowa? Jak to działa w prawdziwym świecie? Wskazuje, że mniej animowanie, ale gra dla 1 do 4 graczy. I tak opis brzmi, to jest Tetris, więc w jakiś sposób to jest Tetris. Tetris planszowy, dobra. Okej, okay, niech będę, jestem zmuszony mi uwierzyć, nigdy nie słyszałem. Na miejscu 5 mamy Mysterium. Gra dla 1 do 7 graczy za 7,5 dolara swoją drogą. O tym słyszałem kiedyś. Coś mi to mówi. Ma to chyba wersję jakąś polską. Może ma, no. Zbrodnia Ikara, szukacie przestępców, tak? Dobra. Kim był ten Ikar? Oj, no. Jezus Maria. Dopiero po chwili zrozumiałeś? Nie wierzę. Klatka schodowa, ale kim był ten Schodow, nie? Znany rosyjski twórca tych schodów. Dobra, na miejscu 4 mamy Scythe Digital Edition. Jak się pewnie spodziewacie, musi być coś, co jest nie digital. Wygląda to jak kopia tego Carcassonne. Dla 1 do 5 graczy, chyba że macie dodatek, to wtedy dla 7. Kosztuje 18,50 stolców, więc całkiem drogo. To jest napisane, że to jest taka cywilizacja połączona z Gundamami. W sumie. No, tak, wygląda jak Carcassonne, tylko w jakichś super nowoczesnych czasach. Tak, druga wojna światowa, dokładnie. Tylko z robotami. A były już takie gry. A wiecie, co jest na miejscu 3? Carcassonne. Tiles and Tactics. Znana gra. Wygląda jak podróba sajta. Kosztuje 10 dolców. 1 do 6 graczy. Myślę, że wszyscy wiedzą, na czym polega. Grubsza buduje się drogi. A tutaj buduje się w kolejnej grze. Buduje się tory.
drugim buduje się tory, dokładnie. A to kojarzę, to się nazywa coś tam, wsiąść do pociągu? Nie pamiętam. O, wsiąść do pociągu to w grę bardzo super. No, tak, to jest to. To graliśmy. Fajne bardzo też. No. Okay. Wiemy, tory, pociągi. Grać? Na pierwszym miejscu, co to jest? Ja myślę, że Monopoly będzie, a tutaj jest jakaś dziwna gra. Love Letter. Nie wiem, co to jest. Nie wiem też, co to jest Love Letter. O miłości zapewne. I na pierwszym miejscu dodatek. Ma teraz sponsorowane, mi się coś wydaje, nie? Nie, co tam, usuwamy. Na miejscu pierwszym jest Monopoly. No właśnie. Tak, no. Nie Monopoly, Eurobiznes. Euro ale musi być wersja. Gra. Na Steamie jeszcze do tego. Eurobiznes na Steamie? Ej, kurwa, na pewno jest Eurobiznes jakiś. Właśnie sprawdzam to. Eurobiznes online wpisuję. Eurobiznes online. Online, ciekawe co wyskakuje, nie? Monopol online. Nie Monopoli. Eurobiznes chce. Dobra, no może nie ma. Jest na CDA.pl, czyżby? Nie, Monopol online. Nie, Monopol. No. No, kurde, nie ma, ale jajca. No nie ma. Nie ma. To jest oryginalnie podróba Monopoli. No, jest. Można kupić gdzieś jeszcze? Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz piękny 94. odcinek. Także zbliżamy się do setki. Pamiętajcie, pytanko Q&A możecie wysyłać do wszystkich social mediach naszych, jakie są, czyli Facebook Antygaming, YouTube Antygaming.com. Chyba tyle. Jeszcze zapomniałem o jednej opcji. Możecie wejść na naszą stronę antygaming.com i tam też można komentować. Ostatnio sobie o tym przypomniałem. Więc możecie zostawiać w komentarzach na stronie na antygaming.com. Nie trzeba się logować, wystarczy mieć konto na Facebooku. I tyle. Zasadniczo. No. Także 94. odcinek. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie. Do zobaczenia.